Pokój dobro. Pokój dobro. Dzisiaj gościmy u sióstr Albertynek. Jak widać, mamy gości. To znaczy, my jesteśmy gośćmi. No właśnie. Jesteśmy gośćmi, jesteśmy w Poznaniu, na ulicy Ściegiennego, gdzie pracują siostry Albertynki. Serdecznie witamy siostry. Szczęść Boże. Gdyby siostry chciały się przedstawić naszym internautom, tym, którzy nas oglądają. Więc jesteśmy siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, założonego przez brata Alberta, siostra Klara, siostra Klara i siostra Judyta. Drogie siostry, tak jak siostra mówiła, Albertynki posługują ubogich. No, w czym się przejawia ta posługa? Jak to wygląda tak na co dzień? No, bo siostry są też z różnych wspólnot, nie tutaj, nie z Poznania. I myślę, że to mogą nam przedstawić taką panoramę właśnie szerszej działalności, nie tylko to, co tutaj w Poznaniu się dzieje, o tym też parę słów powiedzcie, ale też szerzej w waszych placówkach, co robicie. To może siostra Klara powie, jak to wygląda u niej na placówce, a ja powiem. Ja jestem z domu w Wejherowie i w naszym domu prowadzimy takie dwa dzieła, takie typowo albertyńskie, zgodne z charyzmatem naszego ojca założyciela. To znaczy, mamy świetlicę środowiskową dla dzieci, takich, które potrzebują pomocy i w nauce, i potrzebują, żeby zająć się nimi po lekcjach. A poza tym jeszcze prowadzimy, mamy taką małą noclegownię dla bezdomnych i łaźnie. Noclegownia w tej chwili jest na 18 osób. Mamy w tej chwili 12 bezdomnych. I właściwie jest całodobowa, przyjmujemy to nawet nie noclegownia, tylko takie nasze przytulisko, gdzie bezdomni są. Właściwie jak już są, to są jak długo potrzebują. No, zbliża się okres teraz zimowy, także jeszcze tak robimy, żeby jeszcze mieć troszeczkę więcej miejsc, bo zimą wiadomo, że są większe potrzeby i przywożą nam bezdomne właściwie w nocy i dzień, kiedy trzeba. I wtedy się siostry nimi zajmują? Znaczy, mają miejsce i tak jak, no, tak jak, ma, tak jak mama swojego syna po prostu przygarnia. Są u nas. No, no, taka posługa. No, to ja. No, natomiast ja pracuję w takim domu pomocy społecznej dla somatycznie przewlekle chorych. Siostry pracują tam w sumie jako pielęgniarki, jako opiekunki. Jest kierownictwo co prawda świeckie, ale my w ten sposób służymy. Natomiast siostry jeszcze powiem tak, że siostry pracują jeszcze w zakładach opiekuńczo-leczniczych i prowadzą te zakłady. Przyjmowani są ludzie no, ciężko chorzy, leżący, czasami bezdomni, więc ta posługa też jak gdyby jest dla najbiedniejszych. Staramy się przyjmować tych, którzy no, nie potrafią znaleźć opieki takiej medycznej, opiekuńczej w innych ośrodkach. Tam, gdzie ja pracuję, jest 75 osób w tej chwili. Różna rozpiętość, znaczy duża rozpiętość wieku jest i różne schorzenia. Są osoby sprawniejsze fizycznie, ale też niesprawne zupełnie i psychicznie, i fizycznie leżące. Także praca jest no, ciężka, ale radosna. A w jakiej miejscowości? W Wejherowie. A też Wejherowie. Akurat też Wejherowie obydwie. Najpiękniejsza miejscowość. Pozdrawiamy wszystkich Wejherowian. Tak, kończyłem tam szkołę średnią. O, to tym bardziej. Drogie siostry, tak, a jeszcze z tego, co się orientuję, to prowadzą siostry w Poznaniu na przykład stołówkę na ubogich, tak? Tak. I to chyba tutaj, na miejscu, przy tym pasztorze. Bo może inaczej, bo brat Albert poszedł do bezdomnych i praca z bezdomnymi, najbardziej ludźmi takimi, którzy potrzebują pomocy, czyli tak jak tutaj siostra wspomniała, dla takich, którzy właściwie może w rodzinach sobie nie radzą albo nie mają nikogo. To samo my tutaj właśnie, noclegownia, a tutaj jest kuchnia dla bezdomnych, nie? Mhm. Bo brat Albert to jest taki nasz typowy charyzmat. Tam, gdzie jest, brat Albert mówił, że tam, gdzie inni nie chcą iść, tam my mamy iść, o, na tej zasadzie. No, a bezdomnymi to myślę, że z bezdomnymi zawsze jest problem. Nie wszyscy chcą. Może inaczej, nie biorą się. A jak siostry sobie radzą na przykład z kwestią alkoholu? Czy jakiś... Bo przychodzą osoby też pod wpływem alkoholu. Tak? Znaczy, jeżeli... Takie dylematy, czy komuś pomóc, czy nie pomóc, bo to wiem, że osoby też świeckie się zastanawiają czasami. No, ktoś prosi o pomoc, a czuć alkohol teraz nie odstawić. Jak do znaczy, tego powiedzieć? U nas konkretnie w domu jest tak, że pod wpływem alkoholu, ponieważ to się prowadzą siostry,
wiadomo, że siostra by sobie nie poradziła z alkoholikiem. Oprócz tego są jakby wytrzeźwień, prawda? Wtedy, kiedy będzie trzeźwy, on też ma się zmobilizować do tego, żeby być trzeźwy, i wtedy przychodzi. Ale też coś od siebie dać, na noclegownię, prawda? Mhm. Co innego, jak na przykład myślę, że tutaj siostry, to już musiałyby siostry, które tutaj są, wypowiadać się odnośnie temu, czy dają jedzenie. Na pewno. Myślę, że posiłki zawsze, prawda? Jeżeli ktoś przychodzi po jedzenie, zawsze. Natomiast jest jeszcze takie dobre słowo, zawsze jest ta chwila rozmowy, zachęta do tego, żeby podjąć jednak wysiłek do takiego lepszego życia, może zostawić to, a może czasami wystarczy zapytać, dlaczego ten ktoś śpi, dlaczego spożywa alkohol. Czasami ten moment jest już takim momentem zwrotnym dla niektórych. Pewnie, że my w Domu Pomocy Społecznej też mamy bardzo dużo osób takich, które nadużywały alkoholu i z tego powodu trafiły właśnie tam. I często ci ludzie też poszukują sensu życia, bo generalnie Dom Pomocy Społecznej kojarzy się z takim już, powiedzmy, ostatnim miejscem na ziemi. No ale muszę powiedzieć, że są efekty właśnie takich rozmów, takiego towarzyszenia tym osobom. No, jest specjalistyczna kadra, więc ta terapia jest też taka ukierunkowana. I są efekty. I ja myślę, że nigdy nie trzeba tracić nadziei i zawsze wszystkim dać szansę, mimo tego, że czasami to będzie już któryś raz z kolei. To myślę, że zawsze warto jeszcze kolejny raz też pomóc i podać rękę. A u nas mało tego, jest coś takiego, że jak ktoś chce skorzystać z nami pomocy i wie, że wtedy, kiedy będzie bez spożycia alkoholu, nie? Czyli będzie trzeźwy, no to potrafi się zmobilizować. Jak chcą skorzystać z tą pomoc. Możemy powiedzieć w ten sposób, że oprócz tej takiej pomocy doraźnej, czyli że nakarmicie i tak dalej, oferuje się również pomoc specjalistyczną, tak? W takich domach pomocy społecznej, tak, jak najbardziej. No właśnie, czyli macie też kadrę osób, które są w stanie przeprowadzić terapię, tak? Tak. Czyli jest to naprawdę na takim wysokim profesjonalnym poziomie. Tak. Prawda? Ja mam pytanie zupełnie inne. Wygodnie siostra w tych habitach? A jak ojciec myśli? Myślę, że niewygodnie. A ja myślę, że już stały się one naszą drugą skórą. Generalnie tak po kilku latach sobie już chyba nie wyobrażamy innej możliwości. Ja myślę, że jest co innego. Znaczy tak, no, na pewno to, ale jest jeszcze tak, że ja jak przyszłam do zgromadzenia, to prawdę mówiąc, nie było mi to ciężkie. Może było trudne założyć tam wiadomo, ale wiadomo dla kogo to znaczy. A przy posłudze na przykład, jak siostry pracują, bo ja tak tutaj będę to drążył jednak, bo one mają taki krój szczególny, że jak się patrzy na siostrę z boku, w ogóle twarzy nie widać. Można zasłonić sobie twarz zupełnie. A wie ojciec, że to brat Albert jest... Wymyślił. Tak. To przez niego jest. Jaki to ma cel? Brat Albert. To między innymi po to, żeby utrzymać taką klauzurę, nie? Na modlitwie, żeby nikt mnie na mnie, żebym ja nie grała przed nikim, a z Panem Bogiem była, nie? Taka wyciszenie, no. To jest, naprawdę, szkaplerz też ma swój cel, prawda? I jeszcze jeden powód takie chluby, to, że po Soborze Watykańskim II, kiedy inne zgromadzenia też zmieniały stroje, nasz strój został obroniony w jakiś sposób przez Ojca Świętego Jana Pawła II, więc też to jest taki powód do chluby. Wszystko miało swój cel i brat Albert też konstruował i tworzył ten nasz habit, żeby... Że nie jest ciężki. Żeby było... wiadomo, że jest. No, ma coś czemuś służyć, nie? Siostry, i ostatnie pytanie już, no myślę, że ogląda nas też trochę dziewczyn, które zastanawia się, jak życie spędzić, co zrobić, może rozstrzygają teraz się los ich powołania. Gdyby siostry zechciały kilka słów powiedzieć, takich... Zachęty. No serca, takie coś właśnie do osób, które no, być może szukają sensu życia. Siostry pomagają odnaleźć tym z marginesu społecznego, co wydaje się, że są już takie odrzuceni przez społeczeństwo, a siostry jakoś im pokazują, że są ludźmi, prawda? I myślę, ale są też ludzie, którzy mają właściwie wszystko, a szukają tego sensu, może drogi życiowej nawet. Może powiem tak, w momencie, kiedy ja decydowałam się na podjęcie życia zakonnego, to wtedy, kiedy Jezus zapytał mnie, czy będę chciała w jakiś sposób oddać swoje życie, i wtedy pomyślałam sobie, mam jedyne życie i muszę je tak przeżyć, żeby nigdy go nie żałować. I muszę powiedzieć, że dziękuję Mu za łaskę powołania i nie żałuję do tej pory. Myślę, że do końca życia nie będę żałować. Ładnie. A ja z kolei... Znaczy myślę, że jak ktoś idzie do zakonu, to daje życie Panu Bogu tak na całego. I chyba też chcę dać siebie całego. I dla mnie charyzmat albertyński był właśnie takie dawanie wszystkiego.
Bo to jest, brat Albert mówił, że mamy być karmelitankami i franciszkankami. W pewnym sensie, że mamy iść tam, gdzie nikt nie chce, to w ten sposób właśnie oddawać siebie i jak gdyby całego siebie dawać Panu Bogu w takiej, a nie innej służby. Tak bardzo, bardzo dla mnie to było takie mocne, że tam, gdzie nikt nie chce, czyli tam, gdzie ja mogę dużo też stracić, tak po ludzku biorąc, ale tak tracąc, dostając od Pana Boga na tej zasadzie. Serdecznie dziękujemy siostrom. Więcej informacji znajdziecie na stronie, którą podamy na końcu odcinka. Pokój dobry. Pokój dobry. Pokój dobry.